To jeden z nich miał obojczyk na power tape'a przy ostatniej rundzie. Czy o żonę też tak dbasz i przykrywa cię ukocykiem, jakieś zimno? Gazu, kładź się. To tak, żeby nie zapomnieć, na czym to polega. Piękna pogoda, początek wakacji oraz prawie 100 zapisanych zawodników. To doskonały przepis na to, aby rozpocząć drugą rundę Pucharu Polski Pitbike. Właśnie dzisiaj tutaj na nowoczesnym obiekcie w Słomczynie. Czego chcieć więcej? Zapraszamy Was serdecznie do oglądania. Jakie plany na ten sezon? Czy masz coś w głowie, co chciałbyś osiągnąć? No tak, chciałbym osiągnąć dużo rzeczy, żebym był jeden z tych lepszych na 190, bo na razie jestem taki średni. Przyjechałem z Hiszpanii na wakacje do Polski na miesiąc. Tak ogólnie to mi jest zimno trochę. Ile za to kombi i czemu tak drogo? 900 zł. Słuchaj, daję stówę i uścisk dłoni. Masa wrogiem przyspieszenia. Co nam powiesz więcej na ten temat? Że jest wrogiem przyspieszenia, ale jest za to sprzymierzeńcem przyczepności. Pamiętaj o tym. Ni jeden, ni drugi ma złamany obojczyk, można powiedzieć. To jeden z nich miał obojczyk na power tape'a przy ostatniej rundzie ciśniętego? No i niestety się nie skleił. Okej, czyli słuchajcie, obojczyk na power tape to patent, który się generalnie nie sprawdza. Czy o żonę też tak dbasz i przykrywa cię ukocykiem, jakieś zimno? Aż tak nie dbam. Że zabije mnie za ten wywiad. A wy co robicie w wakacje poza jeżdżeniem motocykla? Szkoła. Szkoła w wakacje? A jaka szkoła dodatkowa? Studia już robisz? No i zaraz się rozkręci oczywiście. Przyjechałem pooglądać wyścigi. I co zobaczyłeś? Dużo ludzi, to mnie bardzo cieszy. Bardzo dużo ludzi małych, bardzo dużo ludzi dużych. I Gładki schudł. Czy macie dużo pracy przy tej rundzie? Mam nadzieję, że nie. Nie mamy dużo pracy i oby tak było do samego końca sezonu. Co nie, powiem ci, przyjechałam pierwszy raz, no i właśnie już wylądowałam w kuchni, więc chyba to jest moje miejsce. Jaka dieta sportowa jest dzisiaj przewidziana dla zawodników? Tłuszczowo-białkowa, tylko i wyłącznie. Rozumiem, że dla wegetarian dzisiaj za wiele się nie znajdzie z tego, co widzę. W zasadzie mamy ketchup i musztardę, ale wydaje mi się, że jako posiłek byłoby to zbyt mało. No właśnie też się zastanawiam, czemu mnie przed kamerą wzięli. Z tego, co widzę, to masz tutaj ściągawkę wypisaną na handbarze. A tak, gazu kładź się. To tak, żeby nie zapomnieć, na czym to polega. Tak. No dobra, to ja tego ci życzę w kolejnym wyścigu. Dzięki. Dzwony obfocone, udało się moment wychwycić? Nie, bardzo mało właśnie dzwonów. Aktualnie wszystkie w innym miejscu niż gdzie ja jestem. Dawid generalnie za każdym razem wymyśla sobie jakąś wymówkę, żeby nie startować. Tym razem jaka jest to wymówka? Dlaczego nie wystartujesz dzisiaj? Bo nie ma ze mną mojej kobiety, tak sobie postanowiłem. Druga runda Pucharu Polski Pitbike właśnie dobiegła końca. Wysoka temperatura podniesiona była jeszcze bardziej przez sportową rywalizację na najwyższym poziomie. My bardzo dziękujemy wszystkim zawodnikom, dziękujemy także oglądającym, którzy byli z nami. No i do zobaczenia na następnych zawodach.